Już po raz kolejny szkółka futbolu MiG-21 zorganizowała mikołajkowy turniej piłki nożnej. W niedzielne popołudnie 1 grudnia na kęckiej hali Osir stanęli naprzeciwko siebie w walce o bramki młodzi piłkarze oraz ich rodzice. Pierwsze mikołajki odbyły się w 2010 roku w grudniu, w tym momencie już czwarte. Coraz bardziej radosne, liczne, 30 młodych zawodników, mamy, ojcowie, babcie, młodsze rodzeństwo. Także dobrą tradycją jest, że w Kętach okres mikołajkowy rozpoczyna się turniejem szkoły futbolu MiG-21. W turnieju udział wzięło 30 piłkarzy szkoły futbolu MiG-21, którzy zostali podzieleni na 6 drużyn. Dodatkową atrakcją tego dnia były mecze rozegrane pomiędzy rodzicami a dziećmi, które wywołały dużo emocji i radości. Z okazji zbliżającego się 6 grudnia podopiecznych szkoły futbolu odwiedził także Święty Mikołaj. 6 zespołów podzielono na kategorię starszą i młodszą, chociaż paradoksalnie starsza i młodsza. Najstarsi z nich mają po lat 11, najmłodsi po lat 6-7. Wszyscy dzisiaj dali z siebie maksymalnie wiele wysiłku. Zostały rozdane nagrody dla najlepszych drużyn, otrzymali je wszyscy, a z tego co wiem jeszcze paczki podobno przywiózł Święty Mikołaj.